Sala, w której zwykle prowadzono zajęcia z wychowania fizycznego, dziś stała się magazynem na sprzęt. I bardzo się cieszymy, że ta dostawa już do nas dotarła. I wyposażenie, i pomoce dydaktyczne dotarły do nas w ramach programu, rządowego programu Laboratoria Przyszłości. I w ten oto sposób zorganizujemy dwie dodatkowe pracownie w naszej szkole. Będzie to pracownia robót ręcznych i pracownia robotyki. Dla kogo te klasy będą przeznaczone? Te klasy będą przeznaczone zarówno dla uczniów klas młodszych, jak i dla uczniów klas starszych. Dlatego, że z tych oto pięknych klocków będą mogły korzystać uczniowie również klas młodszych na zajęciach dodatkowych, na zajęciach rozwijających, bo chcę tutaj zaznaczyć, że nasza szkoła stawia na kreatywność, stawia na innowacyjne metody nauczania i dzięki temu, że przystępujemy do wielu konkursów, doposażamy naszą placówkę. Mamy nowoczesne zaplecze już w tej chwili, mamy interaktywny sprzęt, mamy piękne pomoce dydaktyczne, z których uczniowie korzystają na co dzień. Po to, by nauka w naszej szkole sprawiała im zadowolenie, by ta nauka była dla nich pasją, by przez to, że się bawią, mogły się uczyć i przez to, że się uczą, mogły się bawić. Dzięki programowi, jak podkreśla dyrektor, placówka wzbogaciła się o nowoczesny i atrakcyjny dla uczniów sprzęt i pomoce naukowe. Wszystko robi w nas takie wielkie wow i z chęcią sami byśmy się pobawili, ale myślę, że ten interaktywny sprzęt, tak, czyli właśnie te roboty, czy tutaj przed chwilą zaprezentowane obwody elektryczne, czy drukarki 3D, których jeszcze w szkole nie mieliśmy, ale również cieszymy się z wyposażenia, z mebli, bo w ten sposób będziemy mieli dodatkowe pracownie. Jaki koszt był tego sprzętu? Całość programu opiewa na kwotę 159 900. Można powiedzieć, że to jest końcówka. Jeszcze czekamy na cztery pozycje, które niebawem do nas dotrą. Będą to dwa stoły. Jeden stół do robót ręcznych, krawiecki dla dziewczynek zwłaszcza, a drugi stół będzie to taki dla chłopców z przygotowanym sprzętem majsterkowania. Proszę mi powiedzieć, jak dzieci wrócą już do szkoły, bo wiadomo, że w lutym już wrócą, będą te pracownie gotowe? Tak. Myślę, że tak, dlatego że już poczyniliśmy wczoraj odpowiednie kroki, już przygotowujemy pracownię robót ręcznych i myślę, że jutro panowie będą przenosić wyposażenie i będziemy rozdysponowywać pomoce dydaktyczne. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.